Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pan premier dzisiaj mówił o tym, że państwo generalnie jest sprawne i że Polska działa. A ja się zgadzam z tą opinią, ale mam pytanie, panie premierze, co o tej skuteczności, ponieważ tak się składa, że w ostatnim czasie miałem kilka interwencji poselskich. Jedna dotyczyła działań komornika. Komornik zajął na poczet długu na telefonie byłego męża alimenty na czworo niepełnosprawnych dzieci, niezgodnie z prawem. Minister Gowin odpisał mi, że wszystko jest w porządku. Spróbuję napisać do pana premiera w tej sprawie. Zadziałał bardzo skutecznie. Komornik z Wołomina w Jaworznie. A skarbówka działa na dożynkach. No, jakby nie miała lepszej roboty, panie premierze, i jakby nie mogła gdzie indziej szukać dochodów dla skarbu państwa. Wyrzucono na bruk niepełnosprawną osobę. Eksmisja na bruk. W przypadku osoby niepełnosprawnej musi być lokal zastępczy. Komornik wezwał karetkę pogotowia, żeby wywieźć tą osobę niepełnosprawną i żeby być skuteczny. Panie pośle, panie premierze, ja tylko zadam pytanie, panie marszałku. Na zadanie pytania był już czas, panie pośle. Dziękuję bardzo. Z czego to wynika, że państwo dziękuję jest bardzo. Niesprawne w przypadku instytucji parabankowej? O zadanie pytania proszę pana posła Mieczysława Golbe, Solidarna Polska. Panie pośle, słyszał pan, że byłem rygorystyczny wobec wszystkich innych, także przykro mi. Przykro, ja prowadzę obrady. Pan premier może zabrać głos, kiedy tylko sobie życzy. I zgodnie z regulaminem musiałem być tak samo rygorystyczny wobec pana, jak wobec wszystkich innych. Nieodwołalnie już teraz pan poseł Mieczysław.